Dla radomskich fotografików 31 maja 1961 roku uznawany jest za datę założenia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Powstało ono na bazie działających po II wojnie światowej w Radomiu dwóch stowarzyszeń: Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Klubu Fotograficznego. Jego statutowym celem, z powodzeniem realizowanym po dzień dzisiejszy, stało się upowszechnianie fotografii i sztuki fotograficznej przy równoczesnym dokumentowaniu przemian w Radomiu i jego promocji w kraju. Nowo powstałe towarzystwo wybrało swój pierwszy zarząd, w skład którego weszli znani i cenieni wówczas fotograficy: Wojciech Stan, Adam Witkowski, Konrad Breitkop, Roman Iwanowski oraz Ryszard Bociański i Mirosław Kowalski. Pierwszym prezesem towarzystwa został wybrany Wojciech Stan, a jego następcą został Jerzy Szepetowski. Kolejnymi prezesami byli Zygmunt Sobień, Zygmunt Arczewski i Edward Kruk. W 1994 roku prezesem wybrany został Leszek Jastrzębiowski. Radomskie Towarzystwo Fotograficzne jest członkiem zbiorowym Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, a kilku jego członków zostało przyjętych w poczet Związku Polskich Artystów Fotografików. Są to Wojciech Stan, Jerzy Szepetowski, Przemysław Barański, Zdzisław Słomski, Wiesław Warchoł, Piotr Mazur i Tomasz Grzyb. Od powstania Radomskie Towarzystwo Fotograficzne skupiło swoją działalność na popularyzacji fotografii wśród mieszkańców Radomia. Działania wystawiennicze zapoczątkowane zostały już w 1961 roku. Cykliczne stały się wystawy amatorskiej fotografii artystycznej, przekształcone następnie w wystawy fotografii artystycznej, których kontynuatorem jest obecnie doroczna wystawa fotografii członków Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Oprócz wystaw zbiorowych towarzystwo było organizatorem wielu wystaw indywidualnych. W ciągu swojego 60-lecia czynnie uczestniczyło w działaniach kulturalnych Radomia. Organizowało również wiele wystaw uświetniających Dni Radomia, rocznicę urodzin i śmierci Jacka Malczewskiego, a ostatnio 40-lecie obchodów Radomskiego Czerwca 76. Członkowie towarzystwa aktywnie włączają się w różnorodne akcje na rzecz środowiska lokalnego. W ostatnim dziesięcioleciu pracowali przy projektach na rzecz osób niepełnosprawnych, Odczarować zespół Downa i Widzialni dla świata. Ich fotograficzny projekt prezentowany był w przestrzeni miejskiej oraz w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Radomskich fotografików nie zabrakło również w schronisku dla bezdomnych zwierząt, gdzie wykonywali zdjęcia zwierząt do adopcji. Zagrali również w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, przekazując swoje prace na licytację. Radomskie Towarzystwo Fotograficzne jest zaangażowane w popularyzację fotografii jako sztuki poprzez organizację wielu konkursów fotograficznych. Przez lata sztandarową imprezą towarzystwa był ogólnopolski salon barwnych przeźroczy Diapol, który posiadał patronat Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych FIAP. Na szczególną uwagę w działalności towarzystwa zasługują przedsięwzięcia w zakresie rozwijania umiejętności fotograficznych wśród mieszkańców miasta. Członkowie towarzystwa pełnili rolę instruktorów fotografii w osiedlowych i zakładowych domach kultury, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia życia kulturalnego naszego miasta. Przez kilka ostatnich lat prezes Leszek Jastrzębiowski prowadził otwarte spotkania dla wszystkich chętnych interesujących się sztuką fotografii, które odbywały się w Klubie Środowisk Twórczych Łaźnia. Obecnie stowarzyszenie liczy 90 aktywnych członków. Osoby zgromadzone w Radomskim Towarzystwie Fotograficznym zajmują się rozmaitymi gatunkami fotograficznymi. Wymienić należy choćby fotografię krajobrazową, architekturę, fotografię otworkową, martwą naturę czy portret. Jest grupa osób, która wciąż przekłada fotografię analogową na cyfrową i daje im to mnóstwo satysfakcji. Cały proces od utrwalania zdjęcia na kliszy, aż do samodzielnego wywołania zdjęć za pomocą powiększalnika i kąpieli chemicznych. Są również osoby tworzące swoje prace w technice gumy, polegającej na wykorzystaniu właściwości garbowania gumy arabskiej. Wielu członków towarzystwa czynnie uczestniczy w internetowych forach fotograficznych bądź prezentuje swoje prace na portalach poświęconych fotografii, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Biorą również udział w konkursach fotograficznych organizowanych w kraju i za granicą, zdobywając prestiżowe nagrody międzynarodowych stowarzyszeń fotograficznych. Członkowie Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego wciąż doskonalą swoje umiejętności w dziedzinie fotografii.
są otwarci na fotograficzne nowinki i nowych pasjonatów fotografii. Wśród członków Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego są osoby, których prace zdobywają wiele nagród i wyróżnień w konkursach międzynarodowych. Oto pierwsza z nich. W Radomskim Towarzystwie Fotograficznym jestem od 2012 roku. Fotografią interesuję się od 1984 roku, gdy podjęłam pracę w jednej z radomskich szkół i zostałam opiekunem koła turystycznego. Na jego potrzeby wykonywałam zdjęcia, które następnie wywoływałam w domowej ciemni. Obecnie pracuję w Zespole Szkół Budowlanych imieniem Kazimierza Wielkiego w Radomiu. W mojej szkole znajduje się również Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zapasach w stylu klasycznym. Szkoła współpracuje również z Radomskim Centrum Szkolenia Zapaśniczego Olimpijczyk, który jest najlepszym klubem zapaśniczym w Polsce. I właśnie na potrzeby i Szkoły Mistrzostwa Sportowego i klubu dokumentuje zawody zapaśnicze, które odbywają się w naszym mieście. Jednak moją najbardziej ulubioną działką w fotografii jest fotografia martwej natury. Zdjęcia wykonuję w domowym zaciszu. Nie muszę ruszać z domu na plener. Wystarczy, że zrobię inscenizację w kuchni albo w pokoju. I wówczas mogę fotografować to, co sobie wymyślę. W 2016 roku zdecydowałam się wysłać swoje prace na konkurs międzynarodowy. Ten konkurs odbywał się w Częstochowie i nosił nazwę Martwa Natura w fotografii. Tak się złożyło, że akurat jedno z moich zdjęć zostało wyróżnione brązowym medalem FIAB. I był to mój pierwszy taki znaczący sukces. Drugi sukces, jaki odniosłam w fotografii martwej natury, to był udział w konkursie Sony Awards w 2018 roku, gdzie moje zdjęcie znalazło się w czołówce zdjęć wyróżnionych. Było nas wówczas 21 Polaków, którym wyróżniono zdjęcia w tym konkursie. Zachęcona sukcesem w Częstochowie, zaczęłam wysyłać swoje prace na różne konkursy międzynarodowe pod patronatem międzynarodowych organizacji fotograficznych, takich jak FIAB, PSA, GPU, MOL i innych. Tak się miło złożyło dla mnie, że w wielu konkursach moje prace były nagradzane. I takim najbardziej moim nagradzanym zdjęciem jest zdjęcie z czerwoną kulką pod tytułem Zakochani, które zdobyło między innymi złoty medal FIAB i złoty medal PSA, a dodatkowo na konkursie rozegranym w Toronto, który jest jednym z najstarszych konkursów w świecie, bo była to jego już 127 edycja. Dodatkowo w tym konkursie otrzymałam tytuł najlepszego autora w kategorii martwej natury. Człowiek, którego zdjęcia są jednym strzałem, bez poprawek, bez podglądu na żywo. Zajmuje się fotografią otworkową. Jest to technika wykonywania fotografii przy pomocy aparatu typu kamera obskura. Z Radomskim Towarzystwem Fotograficznym związany jestem od niemal ćwierć wieku. Zaprosił mnie dzisiaj już świętej pamięci senior radomskiej fotografii Jerzy Szepetowski. Byłem wtedy młodym chłopakiem, studentem ekonomii na naszej radomskiej uczelni. W Radomskim Towarzystwie Fotograficznym poznałem wielu wspaniałych ludzi, ale jeden z nich, Przemek Barański, stał się dla mnie mistrzem i wzorem do naśladowania.
Dzięki niemu nauczyłem się i pokochałem stare techniki fotograficzne. Przetwarzanie fotografii w technice gumy arabskiej, zwanej inaczej dwuchramionową, a z czasem również fotografię otworkową, która tak naprawdę w ostatnim czasie i w ostatnich latach zauroczyła mnie najbardziej. W czasach dzisiejszych, w 20 latach XXI wieku, króluje fotografia cyfrowa. Wszyscy mamy w telefonach aparaty fotograficzne. Smartfony, można powiedzieć, są wszystko mające i wszystko umiejące. Pasjonaci fotografii mają nowoczesne aparaty fotograficzne, lustrzanki z najlepszą optyką. Natomiast fotografia, która zauroczyła mnie najbardziej, czyli fotografia otworkowa, jest takim powrotem do źródeł. Można powiedzieć dzisiaj czystą alchemią. To fotografia i fotografowanie bardzo prostymi pudełkami, można powiedzieć, kamerami obskurami. To jest moja pierwsza kamera obskura wykonana z pudełka tekturowego, ale z czasem, w ciągu tych już niemalże ponad 20 lat, fotografowałem kilkoma innymi, czy to metalową puszką na herbatę, czy wreszcie takim przetworzonym własnoręcznie starym ebonitowym, już 50-letnim aparatem polskim druhem. Ta fotografia od cyfrowej różni się tym, że to jest fotografia jednego strzału. Fotografia, która tak naprawdę jest fotografią kreatywną, ale i fotografią taką wymagającą przemyśleń, czasu, zastanowienia się, właśnie wykonania jednej fotografii. RTF dał mi możliwości prezentacji, dał mi możliwości obcowania z odbiorcami fotografii, z pasjonatami, z twórcami, z miłośnikami. Dziękuję za to, jestem wdzięczny. Kocham nasze miasto, kocham Radom, lubię go fotografować i spotkania i osoby, które poznałem w RTF-ie, w Radomskim Towarzystwie Fotograficznym, są dla mnie bardzo cenne. Osoba zajmująca się głównie portretem, jak sama o sobie mówi, tworzenie zdjęć wyssała z mlekiem matki. Obecnie jest ambasadorem kilku marek fotograficznych, a ze swojej pasji stworzyła sposób na życie. Z fotografią jestem związana tak naprawdę od dzieciństwa. Można śmiało chyba powiedzieć, że wyssałam ją z mlekiem matki, ponieważ moi rodzice, podobnie jak ja, zajmują się fotografią. I kiedy moja mama prowadziła zajęcia z fotografii w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu, ja czekałam na korytarzu w wózku. Później towarzyszyłam moim rodzicom fotograficznej przygodzie, głównie była to fotografia krajoznawcza. Brałam udział w różnych konkursach, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich, i byłam ich wielokrotną laureatką. Między innymi był to konkurs Moja Mała Ojczyzna albo konkurs Przyroda. Później ta pasja do fotografii troszeczkę zmalała. Przez okres liceum oraz studiów zarzuciłam tą fotografię i zajęłam się innymi rzeczami, aczkolwiek wróciła ona do mnie wraz z narodzinami mojego syna, Tymona. Na początku były to proste zdjęcia, głównie komórką, później jak kompaktowym aparatem, ale chciałam, żeby on miał taką piękną pamiątkę. W internecie coraz więcej pojawiało się zdjęć takich profesjonalnych, z różnymi aranżacjami, z pięknym tłem, z pięknym rozmyciem tła. I chciałam, żeby moje dziecko też miało taką piękną pamiątkę. I od tego to wszystko się zaczęło. I postanowiłam w tym czasie założyć firmę fotograficzną. Głównie dlatego, że po prostu były dotacje dla osób zaczynających swoją przygodę z działalnością gospodarczą. I stwierdziłam, że nie zaszkodzi
spróbować. Wtedy tak naprawdę też dopiero oficjalnie zapisałam się do Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wcześniej, nie ukrywam, towarzyszyło mi ono od dziecka. Z rodzicami chodziłam na wszystkie wystawy, wernisaże, nawet czasami na zebrania, kiedy nie mieli co ze mną zrobić. Dlatego Radomskie Towarzystwo Fotograficzne w moim życiu jest w zasadzie od zawsze. Obecnie mam swoje studio w Krakowie. Prowadzę je od 3 lat i bardzo szybko doszłam do poziomu, kiedy zaczęłam szkolić innych. I w tym momencie prowadzę różne warsztaty fotograficzne z fotografii studyjnej, jak i plenerowej. Oczywiście nie poszłam w ślady rodziców i zajmuję się fotografią portretową, a nie krajoznawczą. Na tą chwilę zostałam również ambasadorem marki Quadralight, produkującej oświetlenie studyjne, oraz marki Irix, która produkuje obiektywy manualne. Jestem również jedną z prowadzących wykłady oraz warsztaty podczas ogólnopolskiego zlotu pasjonatów fotografii Cudze Chwalicie, który odbywa się co roku w Chęcinach. I współpracuję również z marką Pentax, ponieważ fotografuję aparatem tej marki. I bardzo sobie cenię tą społeczność, ponieważ jest ona niewielka, bardzo zintegrowana i wspólnie tworzymy też bardzo dużo różnych ciekawych projektów. Człowiek z nadprzeciętną cierpliwością. Fotografuje ptaki w ich naturalnym środowisku. Do tego rodzaju fotografii, oprócz cierpliwości, potrzebne jest zamiłowanie przyrody i dużo wolnego czasu. Fotografią przyrodniczą zajmuję się od 15 lat. Dziś jesteśmy w jednym z ulubionych miejsc, w których fotografuję. Jest to Dolina Radomki w gminie Jastrzębia, gdzie możemy spotkać cały przekrój ptasich gatunków. Zaczynając od tych najmniejszych, typu remis, wąsatka, rokitniczka, trzciniak, zimorodek, kowalik, przechodząc do tych trochę większych, krętogłów, dudek, wiele gatunków dzięciołów, dzięcioł duży, średni czy zielony. Mamy tu także, ze względu na oczywiście na rzekę, na podmokłe tereny, mamy też ptaki brodzące, typu rycyk, brodzic piskliwy, krzyki, większe od nich czaple białe, czaple siwe, bociany czarne, bociany białe, także ptaki drapieżne, myszołów, jastrząb, krogulec, błotniak stawowy, sowy, puszczyk czy też uszatka. Fantastyczne miejsce, jeśli chodzi o fotografowanie i bardzo urokliwe, żeby nie powiedzieć piękne. Do fotografowania moich ptasich modeli używam wiele atrybutów fotograficznych, które pozwalają mi się zamaskować. Na przykład namiot maskujący, siatka maskująca do pozycji leżącej. Takim jednym z ciekawszych elementów jest tak zwane pływadełko, które służy do fotografowania ptaków, które żyją przede wszystkim w wodzie, czy też brodzą, czy też pływają po prostu na niej. Tym pływadełkiem, które składa się z rur PCV, a na konstrukcji z rur PCV jest siatka maskująca, czy też materiał maskujący, sfotografowałem między innymi perkozy dwuczubę, perkozy załuszniki, perkoski, głowienki, rybitwy czarne, rybitwy białowąse. Również do fotografowania używam czatowni, przede wszystkim w okresach zimowych.
gdzie fotografuję ptaki drapieżne. Towarzystwo przede wszystkim pozwoliło mi wypłynąć na szersze wody. Więcej osób dowiedziało się o mojej pasji. Z pomocą Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego zrobiliśmy kilka wystaw. Poznałem bardzo dużo ludzi o podobnej pasji. Kolejna osoba zdobywająca wiele nagród i wyróżnień w międzynarodowych konkursach. Choć jak sama mówi, fotografią nie zajmuje się od dawna, ale jej prace są cenione w międzynarodowym środowisku fotograficznym. Z Radomskim Towarzystwem Fotograficznym jestem związana od 2016 roku, a moja przygoda z fotografią rozpoczęła się rok wcześniej. Nie mogę powiedzieć, że aparat towarzyszy mi od zawsze, bo fotografia w moim życiu pojawiła się niejako przy okazji mojej drugiej pasji, jaką jest ogrodnictwo. Początkowo utrwalałam obrazy przyrody z mojego przydomowego ogrodu, które w sposób bardzo naturalny zaczęły ewoluować do kompozycji układanych w domowym studio, do martwych natur. I choć martwa natura zajmuje większość mojego portfolio, to bardzo chętnie fotografuję również krajobrazy i wykonuję portrety. Martwa natura jest bardzo wdzięcznym tworzywem do ujęcia w obiektywie. Nie wymaga specjalistycznego oświetlenia, profesjonalnego studia. Poczeka na odpowiednie ułożenie, na dobre światło. Myślę, że bez względu na to, co się fotografuje, najważniejsza jest miłość do tego, co się robi. Kreatywność, wyobraźnia, dbałość o detale. Swoje fotografie najczęściej wykonuję w domowym studio przy użyciu najchętniej światła dziennego, bo ono daje mi miękkie cienie, tworzy specyficzny klimat, który charakteryzuje moje fotografie. Często sięgam po rekwizyty, stare przedmioty, zapomniane historie. Próbuję przenieść widza w świat, który zna z opowieści rodziców, dziadków, świat przeszłości. Od początku mojej fotograficznej drogi aktywnie uczestniczę w konkursach fotograficznych. To właśnie koleżanki i koledzy z Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego uświadomili mi, że konkursy mogą być dobrym motywatorem do pracy nad swoim warsztatem, do poszukiwania nowych tematów. I nawet jeśli fotografia nie zdobędzie żadnego wyróżnienia czy nagrody, to i tak wygrywamy konkurs dla siebie, bo biorąc pod uwagę informację zwrotną, to co inni sądzą o naszej pracy, możemy wprowadzić dobre zmiany i podążać w dobrym kierunku. Jako Radomskie Środowisko Fotograficzne mamy na swoim koncie bardzo wiele sukcesów w konkursach międzynarodowych i krajowych. Również ja dokładam małą cegiełkę do tych fotograficznych sukcesów. Oto niektóre z moich wyróżnień. Mój pierwszy medal, który zdobyłam w Wojniczu za martwą naturę, jest to złoty medal. Złoty medal FIAP, który zdobyłam w Czechach, również za martwą naturę. I jedna z najnowszych nagród jest to srebrny medal za czarno-biały portret, który zdobyłam w Pradze. Serdecznie zachęcam wszystkich miłośników fotografii do spotkań z Radomskim Towarzystwem Fotograficznym. Nasza siedziba mieści się w Klubie Środowisk Twórczych Łaźnia przy ulicy Żeromskiego w Radomiu. O tym, kim jesteśmy, czym się zajmujemy, mogą Państwo również przeczytać na stronie www.rtf.com.pl.